Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, 67 minut temu otrzymaliśmy informację od pana Zbigniewa Niesmacznego, że prezydent nie weźmie udziału w naszej debacie. To już kolejny raz, kiedy pan prezydent odmawia przybycia na naszą debatę. Dwa tygodnie temu, dokładnie na 3 minuty przed rozpoczęciem debaty, otrzymaliśmy informację, iż pan prezydent ze względu na pełnione obowiązki nie może wziąć udziału w naszej debacie. Podobna sytuacja miała miejsce niestety 4 lata temu. No i ogólnie jesteśmy rozżaleni postawą pana prezydenta. Jednak w tym momencie, szanując państwa czas i dziękując za przybycie, proponujemy, aby spotkanie się odbyło, tylko po prostu w zmienionej formule. Czyli uczestnik debaty będzie miał 3 minuty na odpowiedź w każdym module. Następnie pan Artur Warzocha. Aha, to przepraszam. Następnie po każdym pytaniu będzie miał dodatkowy czas. Chociaż proponuję, choć skoro jest jeden kandydat, proponuję, żeby nie bawić się w ograniczanie czasu. Prosimy zatem o dosyć zwięzłe, rzeczowe, konkretne odpowiedzi, żeby nie będziemy przez to musieli uruchamiać zegara. Debata z założenia miała mieć formułę pytań, na które kandydat mógł mieć czas odpowiedzi 3 minut. Następnie było podsumowanie, na które powinien mieć około 2 minut oraz pytania od publiczności, które też odpowiedź na nie trwałaby około 2 minut. Pytania od publiczności oczywiście zostaną, państwo dostaniecie głos w końcówce, w późniejszym czasie debaty, jednak ze względu na to, że jest jeden kandydat, zdejmujemy te limity czasowe i sądzimy, że pan Artur Warzocha, kandydat na prezydenta, zgadza się na takie rozwiązanie. Okay. Zatem witamy serdecznie na dzisiejszym spotkaniu przed 2 turą wyborów prezydenckich. Debata została zorganizowana przez Koło Naukowe Politologów działające przy Instytucie Nauk Politycznych Akademii Jana Długosza. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą dla państwa Mateusz Szymala oraz Dawid Wygas. Chcielibyśmy powitać wszystkich szanownych gości przybyłych na dzisiejszą debatę. Pana kandydata na prezydenta Częstochowy Artura Warzochę z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Władze uczelniane w osobach jego magnificencji rektora Akademii im. Jana Długosza profesora Zygmunta Bąka. Jego magnificencji prorektora do spraw studenckich Akademii im. Jana Długosza, doktora habilitowanego profesora Eligiusza Małolepszego. Również chcielibyśmy powitać szanowną panią dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Akademii Jana Długosza, panią doktor habilitowaną profesor Agnieszkę Czajkowską. Również szanownego pana dziekana Wydziału Nauk Społecznych, który nam udostępnił tą aulę, pana profesora Romualda Derbisa. Oraz władze naszego Instytutu Nauk Politycznych w osobach pana dyrektora, pana profesora Henryka Ćwięka. Oraz w osobie pani dyrektor dr Małgorzaty Kuś. Zatem proponujemy dyskusję w następujących modułach tematycznych. Pierwszym jest polityka społeczna, drugim gospodarka i nauka, a trzecim sport. W tym momencie, jako że interesuje nas przede wszystkim przyszłość Częstochowy, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o niej w kontekście funkcjonowania samorządu lokalnego jako całości. I jako nie tylko osoby studiujące w mieście, ale również jego mieszkańcy, osoby, które przyjezdne, które studiują u nas w mieście, które mogłyby ewentualnie na przyszłość zostać w naszym mieście, pracować tutaj, bo to tak naprawdę oznacza dla nas możliwość podjęcia pracy,
bądź krótko mówiąc osiedlenia się na stałe. Dlatego prosimy Pana o odpowiedź na następujące pytanie. Jaką Pan ma koncepcję dalszego funkcjonowania samorządu w kontekście obecnego upartyjnienia? Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jeżeli nim prowadzący zaczną odmierzać mi czas, chciałem też odnieść się do tej nieobecności Pana Prezydenta Matyjaszczyka, kolejnej już nieobecności na kolejnej debacie i powiem krótko, szkoda, bo od paru tygodni trwa ożywiona dyskusja prowadzona w różnych gremiach, nie tylko tych politycznych, ale przede wszystkim prowadzona pomiędzy różnymi środowiskami, pomiędzy mieszkańcami Częstochowy, którzy są żywo zainteresowani tym, w jakim mieście przyjdzie im żyć w ciągu najbliższych czterech i nie tylko w ciągu najbliższych czterech lat. I zawsze kampania wyborcza jest taką doskonałą okazją do tego, żeby właśnie te poglądy publicznie wymieniać, żeby ścierały się różne koncepcje, żeby można było przedstawić swoje pomysły na rozwój miasta, żeby można było przedstawić swoje pomysły i oferty wobec mieszkańców, którzy no przecież są żywotnie zainteresowani tym, jaka stoi przed nimi, jaka rysuje się przed nimi przyszłość. Niestety ta kampania wyborcza przeniosła się na ulicę, dyskusji praktycznie nie widać albo są śladowe. Gdyby nie pewne zabiegi czynione ze strony różnych kandydatów, komitetów wyborczych, na przykład przed pierwszą turą wyborów, to praktycznie ta dyskusja by zupełnie zamarła. Gdyby nie to, że czasami do różnych wypowiedzi prowokują lokalne media, to też tej dyskusji praktycznie by nie było słychać. Mamy zatem do czynienia dzisiaj z kampanią wizerunkową, plakatową, billboardową, czy telebimową, jak zwał, tak zwał. Mamy do czynienia dzisiaj, mamy obraz miasta po tych kilku tygodniach wytężonej pracy różnych ekip, które zajmują się wieszaniem wizerunków kandydatów na okolicznych słupach z jednym wielkim śmietnikiem, w którym, trzeba to uczciwie powiedzieć, wszystkie komitety uczestniczyły, w tym chyba jeden z komitetów w sposób szczególnie intensywny. Mam tutaj na myśli ilość wywieszonych wizerunków kandydatów czy kandydata. No i mamy dzisiaj, natomiast ta dyskusja przeszła gdzieś zupełnie mimochodem. Oprócz tego jeszcze mamy do czynienia z tak zwaną brudną kampanią, z czarnym PR-em, z kampanią polegającą na insynuacji i z kampanią polegającą na tym, żeby dopisywać kandydatom intencje, które nigdy w ich sercach nawet nie powstały. No, widocznie są takie czasy. Szkoda. Jeszcze raz mówię, że wielka szkoda. To odnosząc się do tego faktu nieprzybycia po raz kolejny na debatę pana Krzysztofa Matyjaszczyka, no, który jest tutaj takim samym przecież podmiotem tej dyskusji i działań organizatorów, jak i ja. A teraz przechodząc już do konkretnego pytania. Szanowni Państwo, upartyjnienie samorządów, bo ono zostało postawione w tym pytaniu jako problem. No tak się składa, że ja reprezentuję Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, pod szyldem którego zjednoczyła się szeroka prawica, czy koalicja ugrupowań prawicowych, ugrupowań konserwatywnych, ugrupowań też patriotycznych, jeżeli takie można nazwać, i która poparła jedną listę wyborczą i jednego kandydata na prezydenta Częstochowy. Tym kandydatem mam zaszczyt być właśnie ja. Oczywiście mamy do czynienia dzisiaj z wielkimi problemami natury społecznej w naszym mieście i dobrze by było, żeby dyskusja oscylowała wokół tego. Oczywiście mamy do czynienia również z czymś, co można nazwać wojną polityczną, z konfliktem, które, czy sporem, które toczą między sobą partie, i ten spór często przenosi się również na poziom samorządu. Ale ja w pracy samorządowej, jak do tej pory, wyznawałem zupełnie inną zasadę. Mnie nie interesowały żadne spory polityczne. Zawsze byłem gotów do rozmów na temat przyszłości naszego miasta, naszego regionu, czy naszego województwa, bo tak to było w przypadku, znaczy w tych latach, kiedy pełniłem
wypełniałem mandat radnego wojewódzkiego z każdą opcją polityczną, z każdym ugrupowaniem, ze wszystkimi przedstawicielami każdego ugrupowania, każdej opcji politycznej, każdej partii. I często też zdarzało mi się, że głosowałem, być może czasami wbrew interesom danej opcji, którą reprezentowałem, czy klubu, czy partii, czy ugrupowania, bo zawsze kierowałem się tym pragmatyzmem, czyli wybierałem dobro wspólnoty lokalnej, czy wspólnoty województwa, jeżeli mówimy w tym wymiarze takim ogólnoregionalnym, czyli województwa, w jakim nam przyszło od kilkunastu już lat funkcjonować, czyli województwa śląskiego. Trzeba znaleźć zawsze jakiś taki zdrowy balans pomiędzy czystą polityką czy ideologią, a wyborem rozwiązań korzystnych dla mieszkańców. Naszym podstawowym celem w Częstochowie jest położenie tamy temu wielkiemu eksodusowi mieszkańców. Ludzi, którzy stąd wyjeżdżają, często są to młodzi ludzie, którzy nie mają, są tutaj w tym mieście pozbawieni perspektyw, są skazani na szukanie pracy, a jeżeli znajdą tę pracę, to nie jest to praca, która może im przysporzyć satysfakcję i zadowolenie, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia. I trzeba dla nich tutaj przede wszystkim ciężko pracować, bo to jest przyszłość Częstochowy. Spotkałem się ostatnio z prezydentem dużo mniejszego miasta niż Częstochowa, jakim są Siedlce. Siedlce liczą niecałe 80 tysięcy mieszkańców. Prezydent z dumą tego miasta, z dumą mi powiedział, że Siedlce są już od wielu lat miastem, od jakiegoś czasu, nie wiem od ilu lat, miastem uniwersyteckim, mają swój własny uniwersytet przymiotnikowy. W Siedlcach w ciągu ostatniego roku przybyło 600 mieszkańców, co oczywiście w skali tego miasta jest jakimś widocznym przyrostem ludności. My niestety, choćby takimi osiągnięciami pochwalić się nie możemy. Tutejsza uczelnia, Akademia imienia Jana Długosza, idąc niejako pod prąd różnym przeciwnościom losu, mozolnie buduje swoją pozycję, chcąc zyskać status uniwersytetu. Niestety nie udaje się to z różnych względów. Została praktycznie Akademia skazana sama na siebie i na swoje własne wysiłki. Nikt jej w tym nie pomaga. Sama musi sobie z tym problemem radzić i ja wierzę głęboko, panie rektorze, pani dziekan i wszyscy moi szanowni koledzy, nauczyciele akademiccy, że i studenci przede wszystkim, że to jest perspektywa już nieodległa. Ale jeżeli my to sobie wywalczymy, wywalczymy to sobie sami. Wywalczymy to sobie bez pomocy miasta, jeżeli mówimy o tych, jeżeli taka pomoc miasta, jeżeli działania miasta na tym poziomie miały być kontynuowane właśnie tak jak do tej pory. Bo nic miasto Częstochowa, nic samorząd lokalny w tym kierunku nie zrobił. A inne samorządy lokalne robią wszystko, żeby tylko mieć uniwersytet. Między innymi te wspomniane Siedlce, które inwestowały ciężkie pieniądze w ten uniwersytet. Między innymi robiła tak Zielona Góra. Między innymi również robił tak Rzeszów. Tam dzisiaj są placówki uniwersyteckie, to są miasta uniwersyteckie. Prezydent Matyjaszczyk 4 lata temu mówił, że Częstochowa musi być miastem przemysłowo-akademickim. No trudno się nie zgodzić z takim życzeniem. Po 4 latach nie jesteśmy ani miastem przemysłowym, bo ubywa cały czas miejsc pracy i nie jesteśmy miastem akademickim. No to ja stawiam, idę krok dalej. Niech Częstochowa będzie w takim razie miastem przemysłowo-uniwersyteckim. I jesteśmy w stanie to zrobić pod warunkiem, że nastąpi synergia działań tych, które już są kontynuowane przez Akademię Jana Długosza, inne uczelnie też przecież, bo mamy jeszcze inne wspaniałe uczelnie na terenie naszego miasta. Tutaj mam przede wszystkim na myśli drugą państwową uczelnię, jaką jest Politechnika Częstochowska, z którą są również związane wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o jej rozwój i kontynuację działalności naukowo-badawczej, ale to oczywiście w kontekście współdziałania z przedsiębiorcami z rozwojem gospodarczym. Czyli z jednej strony synergia działań ze strony uczelni, akademii, a z drugiej strony powinno być również mocne wsparcie ze strony miasta, samorządu lokalnego, czyli miasta Częstochowy. I musi być oczywiście Częstochowa miastem przemysłowym, ale myślę, że to
że to przed nami. To jeżeli chodzi o te problemy społeczne, w bardzo takim wyrywkowym wycinku, bo nie da się tego wszystkiego powiedzieć, ja tutaj się koncentruję na tym, co stanowi naszą przyszłość, czy nadzieję na to, na poprawę przyszłości, czyli na tych działaniach, które dotyczą młodego pokolenia. Ale jest jeszcze również olbrzymi obszar działań, który musi być skierowany do pokolenia wieku średniego, jak i również osób starszych. To też powinno być, tutaj też jest wielkie pole do popisu, jeżeli chodzi o samorząd terytorialny szczebla lokalnego. Dziękujemy. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Czy uważa pan, że prywatyzacja spółek miejskich jest potrzebna? W wielu miastach w Polsce to się już dzieje. Czy w Częstochowie również powinno tak być? Jakie wiążą się z tym korzyści, a jakie niebezpieczeństwa? Wreszcie, czy uważa pan, czy ma pan w kontekście ewentualnej wygranej takie plany prywatyzacji spółek miejskich? Dziękuję. Nie, absolutnie nie. Nie może być o tym mowy, proszę państwa, i na to nie może być zgody, bo jeżeli pojawiły się ostatnio, że tak się wyrażę, w eterze jakieś informacje na ten temat, i jeżeli one są w jakiejkolwiek części prawdziwe, to należy się z tego, to obecna władza musi się z tego wytłumaczyć, jeżeli oczywiście tak było, jeżeli takie założenie przyjmiemy. Spółki komunalne, przedsiębiorstwa, które podlegają gminie, to są przedsiębiorstwa, które wykonują zadania publiczne. Zatem one powinny pozostać w rękach gminy, dlatego że jeżeli gmina pozbędzie się tego typu instrumentów, tego typu przedsiębiorstw, to nie będzie miała, to może się zdarzyć tak, że straci kontrolę nad ich funkcjonowaniem, a tym samym nad na przykład kosztami czy poziomem kosztów życia mieszkańców. Bo my znamy kazus takiego miasta jak Elbląg właśnie, gdzie pewne przedsiębiorstwo zostało uwolnione, to znaczy zostało sprywatyzowane, sprzedane. Bardzo szybko skoczyły ceny usług, podniosły się ceny usług tego przedsiębiorstwa. To doprowadziło do zwołania referendum i odwołania prezydenta. I w następnym kroku był wybór nowego prezydenta w tym pozaustawowym terminie. To znaczy niezwiązanym z kadencyjnością. To jest oczywiście jakby kara, która spotkała tego prezydenta i jego konsekwencje, no ale to może jest mniej istotne. Istotne jest to, że pogorszył się standard czy jakość życia, obniżyła się jakość życia, czy podniosły się koszty życia mieszkańców. Dlatego jeżeli mamy do czynienia z realizacją zadań własnych samorządu, to tutaj jest to obsługiwane przez przedsiębiorstwa czy spółki miejskie, to powinno być to tak nadal utrzymane. Nie mam takich planów, absolutnie się do czegoś takiego nie będę przyjmował. Można modernizować, można naprawiać, wdrażać programy naprawcze, szukać oszczędności, pieniędzy, można rozwijać działalność tych przedsiębiorstw również, bo one też mają takie możliwości zarówno ustawowe, jak i statutowe, ale one powinny pozostać w rękach wspólnoty lokalnej, społeczności lokalnej, czyli w przypadku Częstochowy w naszych rękach. Dziękujemy bardzo. W tym momencie chcielibyśmy przejść do trzeciego modułu, jakim jest sport. Każdy z mieszkańców wie, iż sport zawodowy w naszym mieście niestety kuleje. Chcielibyśmy zapytać pana kandydata, w jakim zakresie władze samorządowe powinny wspierać sport kwalifikowany? Jak wiemy, często słyszymy o sytuacjach patologicznych, w których kluby, a w Częstochowie na przykład jest taka sytuacja w AZS-ie Częstochowa, który większość dotacji z tytułu promocji miasta przez sport musi przeznaczać na dzierżawę hali sportowej Częstochowa na Zawodziu. I tak naprawdę ta dotacja nie wpływa do klubu, tylko ona jest z powrotem zwracana do miasta. To nie jest zdrowy model oczywiście, bo ten pieniądz jakby krąży pomiędzy kontami instytucji publicznej, a spółki, jeżeli mówimy o tej obecnej sytuacji, która miała miejsce w przypadku klubu Włókniarz, i to praktycznie niczemu nie służy. Rzeczywiście te pieniądze wracają, no na tym może zarobić pewnie bank, no bo z tego tytułu wynikają pewnie jakieś opłaty. Nie wiem zresztą, ale tak się domyślam, bo taka jest przecież praktyka. Tutaj należałoby chyba rzeczywiście zastosować jakąś opcję zerową i uzdrowić tę sytuację w sposób taki bardzo radykalny.
należało, jak można wspierać w inny sposób sport? No my wiemy o tym, że stadiony miejskie, mam tutaj na myśli zarówno Włókniarz, jak i stadion Klubu Sportowego Raków i inne obiekty użyteczności publicznej, które sportowe, zostały wybudowane bądź były modernizowane przy pomocy środków publicznych, czy przy pomocy środków miejskich. Za to zapłacił miejski podatnik. Przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że trzeba by się było naprawdę głęboko zastanowić, ale to jest dyskusja nie na poziomie samej Częstochowy czy samego samorządu lokalnego, tylko to by należało przenieść chyba nawet na poziom parlamentarny. Jest tutaj nowo wybrany radny sejmiku województwa śląskiego, pan Ryszard Majer. Gratulujemy przy okazji i ja powiem tak, panie doktorze, że ja się nie mogłem z tym głosem jakoś w ostatniej kadencji przebić, bo uznawano ten problem za mało istotny, ale nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że podatnik częstochowski, na przykład jeżeli chodzi o wydatki na sport, to płaci podwójnie. My mamy swoje obiekty sportowe, które utrzymujemy, ale są też obiekty sportowe w Katowicach, takie na przykład jak Stadion Śląski, które też są przecież obsługiwane z pieniędzy podatników całego województwa oczywiście śląskiego, ale w tym również naszych, prawda? To samo dotyczy na przykład instytucji kultury, jeżeli tak można na moment odbić w stronę kultury. Podatnik częstochowski utrzymuje dwa teatry. Teatr Dramatyczny imienia Mickiewicza w Częstochowie i Teatr Dramatyczny imienia Juliusza Słowackiego w Katowicach. Dwie filharmonie i inne instytucje kultury. Tymczasem mieszkaniec Katowic utrzymuje tylko jeden teatr, jedną filharmonię i jeden na przykład regionalny ośrodek kultury, czy jedno muzeum na przykład. My mamy swoje własne muzeum okręgowe, miejskie, przepraszam, i utrzymujemy również Muzeum Śląskie w tej chwili w dwóch siedzibach, w Katowicach i w Bytomiu. Także proszę Państwa, to są problemy, które powodują, że my na poziomie Częstochowy, chociaż jesteśmy społeczeństwem uboższym, bo tak to trzeba powiedzieć, w porównaniu na przykład ze społeczeństwem Katowic, z tamtą wspólnotą lokalną, używając języka konstytucyjnego, to ponosimy jednak większe koszty utrzymania. Z naszych podatków po prostu więcej się płaci. Więc to jest jakby przyczynek do tego, żeby może wreszcie zainicjować dyskusję na ten temat. Bo moim zdaniem jest to jakaś niesprawiedliwość. Ale proszę Państwa, wracając do częstochowskiego sportu. Przypomnijmy sobie kolejne etapy modernizacji stadionu klubu żużlowego Włókniarz. Był taki moment, kiedy tam intensywnie pracowano i modernizowano ten stadion. Cały czas jednak panuje taka opinia, że ten stadion jakby nie został dokończony, w czym jest pewnie trochę prawdy. I ja bym chciał tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, że ten stadion nie został zmodernizowany tak, żeby go można było w pełni wykorzystywać. No bo każdy kibic żużla wie doskonale, że tak na dobrą sprawę płyta główna tego stadionu tak do niczego nie służy, prawda? Tam się nie odbywają żadne, tam się nie mogą odbywać żadne zawody. Więc to jest takie ewidentne niewykorzystanie tego. No my mamy również inne dyscypliny sportowe, takie, które należałoby rozwijać, również zastanowić się, w jaki sposób powinno to miasto wspierać. Na przykład piłka nożna, która jest sportem masowym, która obejmuje większą ilość, na przykład zawodników, która dotyczy większej ilości zawodników niż żużel. Mam tutaj na myśli przede wszystkim szkolenia młodzieży, utrzymania drużyn młodzieżowych. To jest bardzo w ogóle, że się tak wyrażę, pozytywne działanie ze strony klubu, zresztą każde oczywiście szkolenie młodzieży, każda działalność sportowa, która ma na celu szkolenie młodzieży i tym samym wychowanie tej młodzieży w zdrowym stylu życia i tak dalej, wiemy o co chodzi, ale ona również angażuje do tej współpracy czy kooperacji całe rodziny. I trzeba to ewidentnie wspierać. Mamy zagłębie talentów sportowych w Częstochowie, które dzisiaj swoje kariery kontynuują poza Częstochową albo reprezentują barwy innych klubów, dlatego że poziom
częstochowskiego sportu im znaczy nie jest odpowiedni dla ich aspiracji jako zawodników. To jest bardzo smutne, bo gdzieś to się rozminęło. W swoim programie napisaliśmy, że trzeba przywrócić wreszcie dawny blask częstochowskiemu sportowi. Oczywiście mamy na myśli przede wszystkim te trzy nasze ukochane przez mieszkańców Częstochowy drużyny, takie jak żużel, jak piłka nożna, jak piłka siatkowa, ale nie tylko, prawda? Trzeba również myśleć o innym. Może należałoby też pomyśleć nad tym, bo przecież mamy też mnóstwo talentów lekkoatletycznych, prawda? I wspierać tę królową sportu, że tak to określę, jak to się zazwyczaj o lekkiej atletyce mówi. Wsparcie ze środków publicznych, tak, jak najbardziej, ale na zdrowych i sprawiedliwych zasadach. To tyle, jeśli chodzi o pytania przygotowane przez nas. Czy ktoś z publiczności ma pytanie dla pana kandydata? Proszę się przedstawić i zadać pytanie. Dzień dobry, Adrian Kuban. Chciałbym zadać pytanie, jaki pan ma stosunek do dążeń do utworzenia ponownie województwa częstochowskiego? Też pośrednio na ten temat wspominam w swoim programie. Uważamy, że trzeba podjąć intensywne działania, żeby Częstochowa była liderem subregionu, chociaż ta nazwa subregion jest brzydka, ona jest zgodna z nazewnictwem statystycznym, ale my myślimy, mówiąc o częstochowskim subregionie, myślimy o ziemi, szeroko pojętej ziemi częstochowskiej, która wytworzyła pewne takie historyczne powiązania z ościennymi gminami, z ościennymi powiatami, z ościennymi ziemiami również. I trzeba podjąć wysiłki, czyli tak, przede wszystkim cały czas pracować w gronie tych przedstawicieli tych otaczających nas innych wspólnot lokalnych, czyli gmin, powiatów, wykraczać w tej współpracy również poza granice województwa śląskiego. Bo przecież w sposób naturalny w stronę Częstochowy ciąży Radomsko, ziemia wieluńska, prawda? Być może udałoby nam się namówić do współpracy również w tym zakresie dosyć odległą i może bardziej dzisiaj ciążącą w kierunku Zagłębia i Górnego Śląska, czyli tereny Zawiercia i okolice. Zresztą nie wiem, czy państwo mają takie wrażenie jak ja, ale jak się zjedzie już praktycznie w Poraju, z trasy DK1, to można dojechać do Dąbrowy Górniczej i dalej do Sosnowca i dalej już na teren, wjechać na teren aglomeracji górnośląskiej, praktycznie przemieszczając się cały czas przez teren zabudowany. Tam się wytworzyła olbrzymia konurbacja różnych miejscowości. Tam trzeba by z tymi terenami nawiązać bardzo rzeczową, konkretną współpracę. Nie tylko oczywiście chodzi o to, żeby się spotykać w gronie wójtów, burmistrzów, popijać kawę i miło porozmawiać, tylko chodzi o to, żeby również to była współpraca na poziomie społecznym i gospodarczym. 4 lata temu pan prezydent Matyjaszczyk został wybrany przewodniczącym takiej organizacji, która się nazywa Klub Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Regionu Częstochowskiego. Mówił mi jeden z samorządowców, który zasiada w tym szacownym gremium. Jeszcze tylko powiem, że były kiedyś takie czasy, kiedy działalność tego klubu była bardzo intensywna. Wypracowywano wspólne stanowiska, wspólne projekty. Z tymi projektami jeżdżono na przykład do sejmiku, do zarządu województwa, przedstawiano jako wspólne projekty. Niektóre z tych projektów nawet doczekały się realizacji wsparcia, finansowania ze strony na przykład środków unijnych, przy pomocy środków unijnych. Prezydent Matyjaszczyk, no i zawsze tak się już przyjęło, że ponieważ Częstochowa jest liderem, prawda, największym miastem, w związku z tym zawsze ta zaszczytna rola przewodniczenia temu gremium przypada prezydentowi miasta Częstochowy. Tak było również za poprzedników pana Krzysztofa Matyjaszczyka. 4 lata temu pan Krzysztof Matyjaszczyk w sposób naturalny objął tę funkcję i z tego, co mi mówiono, ten klub przez 4 lata się ani razu nie spotkał.
Jeżeli to jest prawda, to to jest po prostu skandal. Więc proszę, co zrobić, żeby odbudować pozycję? Intensywnie pracować. Uważam, że rolą prezydenta Częstochowy, jeżeli my mamy takie w tej chwili negatywne, może nie negatywne, może źle powiedzieć, może nie, nie ma pełnego zrozumienia naszych potrzeb ze strony władz administracyjnych, rządowych i samorządowych województwa śląskiego, to prezydent prezydent Częstochowy powinien mieć obowiązek codziennie rano wykonywać po prostu telefon do wojewody śląskiego, do marszałka województwa śląskiego i dopominać się o swoje racje, grozić, szantażować i robić wszystko, żeby przekonać ich, że jeżeli nie będą one zaspokajane w takim stopniu, jakim my oczekujemy jako region częstochowski, to po prostu podejmiemy intensywne działania zmierzające do tego, żeby wyjść z tego województwa. Jest taka możliwość, proszę państwa. Pamiętajmy, ja to już mówiłem tutaj. Dziękuję bardzo. Ja mówiłem, proszę państwa, już na tej sali, że podział administracyjny nie jest żadnym dogmatem. To nie jest nic trwałego. To nie jest coś, co należy traktować jako prawdę wiary. Nie, ten podział administracyjny można zmienić, ale żeby zmienić, trzeba mieć atuty. Trzeba się po prostu starać, bo tego się nie robi codziennie. Nie można podziału administracyjnego na poziomie wojewódzkim, bo na poziomie gminnym zmienia się co roku. To moi studenci o tym wiedzą, bo im to niejednokrotnie na zajęciach mówiłem. Można wprowadzać korekty na mapie samorządowej gminnej, prawda, w podziale na gminy. Natomiast w przypadku województw już nie. To wymaga ustawy sejmowej i to wymaga głębokich zmian i również kosztów. Ale jeżeli będzie zasadne, jeżeli my udowodnimy, że jest zasadne utworzenie województwa częstochowskiego, przedstawimy odpowiednie atuty i swoje racje, to niewykluczone, że ono powstanie. Nie wiadomo w jakiej perspektywie, ale to już jest nasz interes, żeby ta perspektywa się skróciła. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź i prosimy o kolejne pytanie. Nazywam się Janusz Sperka, urodziłem się w Częstochowie, mieszkam tutaj już 58 lat. I z głęboką troską patrzę na tą sytuację, jaka się tutaj z tą Częstochową dzieje, to znaczy stały i trwały upadek jej w ostatnich 25 latach. No takie mamy nieszczęście, że jak do tej pory nie udało nam się, Częstochowa ma pecha, bo do gospodarzy, tak? Bo każdy gospodarz następny, czym następował, był coraz gorszy. Aż doszliśmy do pana Matyjaszczyka dzisiaj, tak? I teraz sytuacja jest taka. Mam takie pytanie, które chciałem zadać panu Matyjaszczykowi, niestety go nie ma, więc będę prosił o odpowiedź pana Warzochę. Ale w imieniu pana Matyjaszczyka, czy w swoim własnym? Proponuję w trybie prawnym i wyborczym. Pytanie to już zadawałem panu Matyjaszczykowi w ratuszu, ale niestety uciekł mi od tego odpowiedzi. Zresztą była to jedna z nielicznych spotkań, debat, w których uczestniczył, bo tak na ogół nie uczestniczy, prawda, to wiem. Sytuacja jego prawna wygląda w tej chwili w ten sposób. Po tym nieszczęsnym wypadku, kiedy rozbił tam człowieka na tym rondzie i człowiek jest okaleczony, leży tam w gipsach, w bandażach, do tej pory cierpi mocno. I sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że dwa razy pan Matyjaszczyk nie stawił się na przesłuchanie prokuratora mimo wezwań. Przyszedł trzeci raz już w stanie takiego zagrożenia, że miał zagrożenie po prostu, że organy ścigania doprowadzą go siłą i na tym postępowaniu zgodził się przyjąć winę na siebie, czyli już jakby się de facto przyznał do tej winy. I teraz rola prokuratury jest taka, żeby skierować w związku z tym wniosek oskarżycielski do sądu karnego. Czyli rysuje nam się całkiem realnie taka możliwość, że gdyby pan Matyjaszczyk wygrał, no to może być taka sytuacja właśnie, że będziemy mieli albo prezydenta skazanego na prawomocny wyrok karny i będzie na przykład jego urzędowanie przeniesie się do jakiegoś więzienia, powiedzmy, albo też będzie miał wyrok w zawieszeniu. To pytanie jednak. Tak czy inaczej, no, sytuacja dla miasta na pewno będzie wywoływała określone skutki w zakresie zarządzania. I co pan na to, panie prezydencie? Ja nie wiem, jaka jest sytuacja prawna pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Ja się tym nie interesuję, przyznam się szczerze.
mało mnie to obchodzi. Nie analizuję tej sytuacji pana prezydenta. Każdemu, uważam, może przytrafić się wypadek samochodowy. Każdy może kogoś potrącić. Każdy może mieć zdarzenie drogowe. No cóż, ja współczuję przede wszystkim ofierze tego wypadku, bo ten pan mocno ucierpiał. I no, myślę, że gdyby pan Krzysztof Matyjaszczyk mógł uniknąć tego typu kolizji, to zrobiłby to na pewno. Inna rzecz jest w tym wszystkim bulwersująca. Mianowicie dla mnie bulwersująca, ja powiem tak, może nie tyle bulwersująca. Ja, jak państwo wiecie, byłem kiedyś wicewojewodą śląskim. Miałem do dyspozycji samochód służbowy, który odziedziczyłem po byłym wojewodzie z SLD, panu wojewodzie Jarzębskim. To był samochód marki Saab 95. Bardzo, jak na tamte czasy, porządny samochód, wysokiej klasy. Drogi nawet, powiedziałbym. No cóż, przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, on już miał wtedy 2 lata. Ten samochód obsługiwało, prowadziło 2 kierowców, bo zgodnie z kodeksem pracy trzeba dochowywać czasu pracy kierowcy, a ci kierowcy mieszkali w Częstochowie i codziennie jeden bądź drugi jechał ze mną do Katowic. Jeździliśmy po województwie śląskim, jeździliśmy również do Warszawy, jeździliśmy w jakieś inne odległe zakątki naszego kraju, oczywiście wyłącznie w celach służbowych. I powiem państwu tak, ja bardzo lubię prowadzić samochód, uwielbiam jazdę samochodem. Nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby usiąść za kierownicą tego auta, ponieważ uważam, że to jest własność publiczna, nie moja, prywatna. Nigdy w życiu nie pojechałem tym samochodem załatwiać jakieś prywatne sprawy. Nigdy w życiu tego samochodu nie prowadziłem i uważam, jestem za tym, żeby takich zasad dotrzymywać. Ponieważ za ten samochód zapłacił podatnik, za paliwo do tego samochodu płaci podatnik i za pracę kierowców też płaci podatnik. Tyle mam do odpowiedzenia o tej sprawie. Dziękujemy bardzo. Prosimy o kolejne pytanie, jednak żeby pytanie było już bardziej ustrukturyzowane i dotyczyło kandydata obecnego. Obiecuję, że będzie. Aleksandra Białek. 3 tygodnie temu pojawił się pan w programie Jana Pospieszalskiego Bliżej, w którym to programie został poruszony temat, przez który Częstochowa stała się w pewnym momencie na świeczniku w Polsce, a mianowicie temat współfinansowania in vitro w mieście. Jako polityk prawicowy reprezentujący partię Prawo i Sprawiedliwość mam pytanie, co z tym tematem będzie, jeśli wygra pan wybory, to znaczy szczegółowo, czy współfinansowanie in vitro będzie dalej w Częstochowie kontynuowane, czy będzie pan lobbował jednak, ażeby zaprzestać temu procederowi. Dziękuję. Czy każdy samorządowiec, dziękuję bardzo, każdy samorządowiec ma, jeżeli w randze prezydenta miasta ma obowiązek jakby monitorowanie tego rodzaju inicjatyw czy działań podejmowanych za pieniądze również publiczne, więc przede wszystkim trzeba będzie po prostu to przeanalizować, jak ten program był realizowany, również zastanowić się nad jego skutecznością. Natomiast jako człowiek, również polityk, który wyznaje zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym określone zasady i państwo je doskonale znają, a jeżeli nie, to się domyślają. Ja nie jestem zwolennikiem dofinansowywania ze środków samorządowych tego programu. W ogóle uważam, że ze środków publicznych ten program nie powinien być dofinansowywany, tym bardziej, że cały czas ten program jest reklamowany jako program walki z bezpłodnością, co nie jest prawdą. Nie ma to nic wspólnego z leczeniem niepłodności. To jest po prostu zapłodnienie pozaustrojowe i tyle. Programem walki z bezpłodnością, czy nie wiem, może nie walki, tylko leczenia bezpłodności jest program na protechnologii, który również został wdrożony. Przypomnę w Częstochowie, przypomnę, że to było z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zbierali podpisy wraz z innymi organizacjami społecznymi
w mieście, wśród mieszkańców. Ten program uzyskał ich poparcie i został wniesiony jako projekt uchwały pod obrady Rady Miasta i został zaakceptowany. Ja z danych, które ja posiadam, z wiedzy, którą zdobywałem słuchając autorytetów w tej dziedzinie, to którzy porównywali skuteczność programu naprotechnologii i in vitro, wynika, że program naprotechnologia jest o wiele bardziej skuteczna. To znaczy, jeżeli mierzy się poziom dzietności czy zajść w ciążę kobiet, to naprotechnologia jest po pierwsze dużo tańsza, praktycznie można powiedzieć, no, koszty są minimalne, leczy się, że tak powiem, obu partnerów, czyli obie, parę, małżeństwo i przynosi większe skutki, no więc wybór jest jasny. Ja jestem oczywiście, mam swój światopogląd, jestem katolikiem, jest olbrzymi dylemat moralny, co dalej robić z, przepraszam za określenie, z tak zwanymi niewykorzystanymi zarodkami, które nie są wprowadzane do ustroju kobiety, do organizmu kobiety. No, znamy taki przypadek, prawda, sławny, już opisywany wielokrotnie, pewnej takiej ciężarówki, która jeździła po Polsce właśnie z takim, za przeproszeniem, ładunkiem od szpitala do szpitala i nie wiadomo było, co z tym zrobić. Ja na swoje sumienie takich rzeczy absolutnie nie jestem w stanie przyjąć. I prosimy o kolejne pytanie. Moje nazwisko Piotr Dyner, jestem rzecznikiem patentowym. W Częstochowie mieszkam od urodzenia. Zanim zadam pytanie, muszę pewne rzeczy powiedzieć, proszę Państwa, a mianowicie załatwiam wiele spraw w Urzędzie Miasta od 30 lat, czy nawet od 40 mogę powiedzieć. I bardzo mi się nie podoba to, że w Urzędzie Miasta Częstochowy jest bałagan, nieznajomość prawa lub jego nieprzestrzeganie i to celowe. Mam tutaj szereg dokumentów ze sobą, gdyby ktoś chciał obejrzeć, udostępnię. Na to, co mówię. Proszę Państwa, pierwsza sprawa jest taka, że pracownicy albo nie znają prawa, albo go celowo nie przestrzegają. To jest tragiczne. Dlatego, że my, mieszkańcy Częstochowy, idąc do urzędu, nie oczekujemy jakiegoś politycznego podejścia, tylko oczekujemy zwykłego załatwienia sprawy, zwykłej, zgodnie z obowiązującym prawem. Ja rozumiem, że pan, żeby zostać prezydentem, musiał startować albo w jakiejś partii, albo powiedzmy jako bezpartyjny, nieważne, ale w momencie, kiedy pan zostanie już prezydentem, to ja rozumiem w ten sposób, że pan po prostu bezwzględnie będzie przestrzegał prawa, to jest raz. Dwa, że no troszkę serca dla ludzi też będzie pan miał. I sercem troszkę też pan się będzie kierował, oprócz prawa i ekonomią w imieniu urzędu. I teraz o co chodzi? Kilka przykładów. Proszę Państwa, wiele mieszkańców z Częstochowy płaci niepotrzebnie podatek za garaże, które stoją na wylewkach betonowych. Mianowicie, jeżeli jest przepis, który mówi, że jeżeli garaż stoi na wylewce betonowej i nie jest trwale związany z gruntem, to Wydział Finansowy Urzędu Miasta Częstochowy nie powinien od takiego garażu naliczać podatku. Ja osobiście spotkałem się z tym, że wręcz chciano mi ten podatek naliczyć. Złożyłem, w związku z tym wybroniłem się, ponieważ ja zamiast urzędnika Urzędu Miasta... Prosimy o pytanie jednak. Już zaraz, no muszę to powiedzieć, bo chyba, że kilka pytań po kolei. Więc po pierwsze, złożyłem skargę na naczelnika Wydziału Finansowego. I proszę Państwa, obecny prezydent skierował tą skargę do rozpatrzenia przez tegoż naczelnika. To jest naruszenie artykułu 232 KPA. I do dzisiaj ta skarga jest nierozpatrzona. Mam pytanie, czy kto dla kogo jest właściwie? My dla urzędu, czy urząd dla nas? I pierwsze pytanie mam takie, jaką politykę w ogóle chce pan prowadzić w stosunku do takich petentów, zwykłych mieszkańców Częstochowy, którzy przyjdą coś załatwić? I jak pan zagwarantuje to, że naczelnicy wydziałów, czy powiedzmy pracownicy tych wydziałów będą rzeczywiście przestrzegać prawa, jak pan to będzie kontrolował? Dziękuję bardzo. Użył pan mojego ulubionego słowa, kontrola. W firmie, w której pracuję na co dzień, to jest oczywiście Najwyższa Izba Kontroli, w której w tej chwili jestem urlopowany na czas kampanii wyborczej, i jest takie powiedzenie,
które no, nie powstało oczywiście tam, ono ma swoją długą historię i pochodzi z nieco innych ust, że najwyższym stopniem zaufania jest kontrola, prawda? Ale mówiąc poważnie, ja mogę się odnieść też do swoich doświadczeń jako wicewojewody śląskiego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby organ, który, czy przez, no organ, czy działający z upoważnienia, inaczej, urzędnik działający z upoważnienia danego organu rozpatrywał sprawę, która jego samego dotyczy. To jest w ogóle zasada nie do przyjęcia, niezdrowa. Nie ma takiej możliwości, żebym ja na przykład mógł tolerować coś takiego. Zresztą gdybym, już tak teoretyzuję, gdybym się na przykład znalazł w takiej sytuacji, dostrzegłbym taką sytuację kontrolując jakąś instytucję, to natychmiast bym to zakwestionował i poddał wątpliwość, żeby nie powiedzieć, że nie nazwałbym tego nieprawidłowością, co ma już o dużo cięższy kaliber, jeżeli chodzi o zarzut. W związku z tym to jest niemożliwe. No, jest zdrowa zasada. Ja panu powiem tak, że firma, znaczy instytucja, w której pracuję, czyli Najwyższa Izba Kontroli, generalnie przyjmuje taką zasadę, że my nie dotykamy się spraw, z którymi w jakimkolwiek wymiarze możemy mieć do czynienia. Ja nawet wtedy, kiedy gdzieś podejmuję jakieś działania, gdzieś mnie wysyłają na jakieś działania kontrolne i ja mam takie podejrzenia, czy na przykład wiem, że znam wójta, burmistrza, czy jakiegoś kierownika danej jednostki kontrolowanej, idę i dzielę się tą wiadomością z moimi przełożonymi i mówię, że stopień zażyłości mój może być potem kwestionowany, to znaczy wykorzystywany jako argument przeciwko moim działaniom. Często jest też tak, że sam proszę o wycofanie się z danego, że tak się wyrażę, odcinka pracy i przeniesienia mnie do gdzie indziej. Nie mogę po prostu być ani sędzią we własnej sprawie, ani też jeżeli no, padłby cień podejrzeń, że ja mogę w sposób jakiś no, faworyzujący kogoś właśnie potraktować, dopuścić do takiej sytuacji. Także taką zasadę wyznaję. Proszę państwa, jak byłem tym właśnie wicewojewodą przez te 2 lata, rozpatrywałem różne skargi również na swoich urzędników. No i podchodzę do tego zupełnie chłodno, żeby nie powiedzieć na zimno. Jeżeli są argumenty, które przekonują mnie do tego, że nastąpiła pewna nieprawidłowość, to nawet jeżeli kogoś bardzo lubię osobiście i uważam, że jako urzędnik popełnił błąd, to mu to po prostu wytknę. A jak trzeba wyciągnąć jakieś konsekwencje, to w tym służbowe również są konsekwencje, były wyciągane. Taka jest zasada. Ja ślubowałem jako urzędnik, jako pracownik NIK, bo przecież moje mianowanie mniej więcej na tym polega, że będę przestrzegał pewnych zasad i robi się to w formie ślubowania. I nawet jeżeli przestanę na moment być pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli na czas pełnienia funkcji prezydenta Częstochowy, jeżeli oczywiście zostanę wybrany, to mogę państwu złożyć taką deklarację, że roty tego ślubowania będę również przestrzegał. Dziękujemy bardzo i prosimy o ostatnie pytanie. Oj, to ja, może ja, bo ja już mam buławę, że tak powiem, mikrofon wzmacniający mój głos. Nazywam się Marek Dobrzański, ja nie pochodzę z Częstochowy, ale ożeniłem się z Częstochową i z Częstochowianką 50 lat temu. W związku z powyższym znam te problemy prawie tak, jakbym się w tym mieście i urodził. Utożsamiałem się od samego początku z Częstochową. Trochę pana przewodniczącego przepraszam, że przydługie wystąpienie, ale zakończę w moim mniemaniu i mieszkańców, których reprezentuję, problemem i zarazem również skierowanym pytaniem do pana Warzochy. Pan Warzocha już zna, bo uczestniczy w naszej dzielnicy parę razy, nawet zadeklarował się bezpośrednio pomoc. Dzisiejsze wystąpienie zainspirowało mnie debata przeprowadzona dla państwa informacji, może nie mieliście informacji, w telewizji NTL-u dzisiaj odbyła się telewizyjna debata właśnie pana Warzochy i
pana Matejaszczyka. Czy ona się odbyła tydzień temu, a dzisiaj była być może emitowana? Ale ja mówię, dla mnie to jest dzisiaj się odbyła. Dlaczego zainspirowała? Dlatego, że po prostu upewniłem się w moim spojrzeniu na ten problem, słysząc naszego w tej chwili nieobecnego pana prezydenta, że po prostu i prezydent nie słucha tego, z kim rozmawia. Pan Warzocha wypowiadał, tam prowadząca zadawała pytania, po prostu przeszkadzał, ale o nieobecnych nie będę mówił. Przedstawiam swój problem. Oczywiście właśnie z tego, że nie słucha, okazało się, że w Częstochowie spowodowane jest między innymi tym, że jest taka znieczulica społeczna. Częstochowianie nie chce za bardzo uczestniczyć w pracach społecznych, macha ręką, że to nic nie da. To pokazuje się po prostu nawet i w wynikach wyborów. O czym mówię? Jeden z filozofów przed wyborami trafnie powiedział, zapytany, co to jest demokracja, powiedział, że niestety u nas demokracji w kraju nie ma. W jego przekonaniu są rządy administracji, która w jej mniemaniu demokratycznie została wybrana. I to się zgadza. Staram się od wielu lat, ażeby sprawami samorządowymi, sprawami miasta rozpocząć debatę odnośnie już działających przecież w systemie demokratycznym tak zwanych rad dzielnic. Tu pytanie do pana Warzochy jako przyszłego ewentualnego prezydenta. Jak widzi pracę, współpracę Rady Dzielnicy, a więc wypracowywanie wszystkich rzeczy, które mają, dotyczą danej dzielnicy z mieszkańcami tej dzielnicy. Ja mam przed sobą zbiór dokumentów, bo spodziewałem się, że pan prezydent będzie i chciałem mu pokazać dokumenty od jego początku działalności, od 2010 do 2014 roku. Pan prezydent nie słucha nas, mieszkańców i naszej Rady Dzielnicy. W związku z powyższym, w moim przekonaniu, to, co się chce zrobić w mieście, a prosimy dotyczy to Rady Dzielnicy, bez Rady Dzielnicy nie powinno się po prostu rozpoczynać. Wtedy ludzie zobaczą swoją aktywność, bo będą musieli coś wypracować i chętnie będą się utożsamiali z tym miastem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, że uczestniczę oczywiście w posiedzeniach, uczestniczyłem jako radny wojewódzki, no wcześniej jeszcze jako radny miasta, w posiedzeniach rad dzielnic. To jest olbrzymie źródło, no, kopalnia informacji na temat tego, co naprawdę w mieście się dzieje, jakie są faktyczne bolączki mieszkańców, jakie są problemy związane z danymi dzielnicami, osiedlami, konkretnymi ulicami. Przypomnę państwu, że rady dzielnic zostały powołane w naszym mieście już ponad chyba 20 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. To są jednostki pomocnicze, zgodnie z ustawą zresztą zostały powołane na bazie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. I skoro już zostały powołane jako jednostki pomocnicze, skoro udzielono im, delegowano na nie pewne uprawnienia, one są oczywiście ciałem doradczym rady i skoro są tym ciałem doradczym, to powinno się tej rad dzielnic słuchać. No i mamy dzisiaj niestety do czynienia z taką sytuacją, że wnioski składane przez rady dzielnic, ja nie wiem w jakim procencie, ale gro z nich jest po prostu w ogóle nie brane pod uwagę. Nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć się w budżecie. Nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć się w jakimś długoletnim planie finansowym. I tymczasem są realizowane zupełnie inne, takie, o które nawet rady dzielnicy nie wnioskowały. Mamy zatem do czynienia z taką sytuacją, tak to można zinterpretować, że władza ogólnomiejska zachowuje się tak, jakby wiedziała lepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. Tak się składa, że ja często po radach dzielnic idę w te miejsca, które zostały opisane jako powiedzmy problematyczne, miejsca, gdzie występuje konkretna
uciążliwość, kłopot, nie ma chodnika, nie ma drogi, jest źle wymierzone skrzyżowanie, brakuje, dajmy na to, sygnalizacji świetlnej, no, infrastruktura jest w stanie opłakanym, to są tego typu problemy wskazywane przez Rady Dzielnic. I powiem Państwu, że na 100% wszystko rzeczywistość potwierdza. To znaczy, że radni dzielnicowi, słuchając głosu mieszkańców, mówią prawdę. Jeżeli wnioskują do budżetu o konkretne zapisy, na przykład inwestycyjne w danej dzielnicy, to jest to prawdziwe, to wynika z autentycznych potrzeb. To są głównie problemy dotyczące infrastruktury drogowej, ale nie tylko, prawda, bo w przypadku Grabówki jest jeszcze jeden poważny, wielki problem, no dwa, wiem, ale no już nie będziemy tego szczegółowo omawiać, bo nie wszyscy wiedzą, są też studenci spoza Częstochowy, więc to może nie będzie dla nich. Dzisiaj jest modny budżet partycypacyjny. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko budżetowi partycypacyjnemu, bo jestem za pełną partycypacją mieszkańców, obywateli w kreowaniu budżetu i w realizacji tego budżetu. Ten budżet partycypacyjny jest na razie, powiedzmy, ma ten charakter taki pilotażowy, bo on został pierwszy raz wdrożony, ale już pomijam ten wątek. Ale proszę Państwa, trzeba się zastanowić nad tym, że co powinno być priorytetem. Jeżeli mamy Rady Dzielnic, to one powinny być w pełni upodmiotowione. One powinny być tym podstawowym ciałem doradczym, bo często może być tak w przypadku budżetu partycypacyjnego, że nagle okaże się, że w konkursie, w jakimś rankingu albo na drodze, prawda, zupełnie wolnego, arbitralnego wyboru, indywidualnego wyboru włodarza, będzie realizowany projekt, który niekoniecznie jest żywotny dla danej społeczności lokalnej. Więc Rady Dzielnic powinny być traktowane, mówiąc w skrócie, poważnie. Dziękuję. W związku z tym, że czas naprawdę nam się kończy, proszę o ostatnie, bardzo krótkie i zwięzłe pytanie, również o konkretną odpowiedź. A pan kandydat pewnie w innym terminie chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ryszard Raczek, jestem od 36 lat mieszkańcem Częstochowy. I chciałem panu kandydatowi pogratulować odpowiedzi na pytanie tutaj mojego sąsiada sprzed chwili dotyczące wypadku pana prezydenta, czym pan pokazał, że o dwie klasy przerasta pan koalicjantów, którzy przykleili się do pana po wylaniu hektolitrów pomyj na partię. Wiadomo, o czym mówię, pan na pewno to zrozumiał. Czyli ta odpowiedź świadczy o tym, że tych koalicjantów przerasta pan o dwie klasy. A pytanie moje dotyczy takiej sprawy, mianowicie od kilku tygodni mój wnuczek nauczył mnie posługiwania się Facebookiem i dzisiaj rano z wielkim zażenowaniem przeczytałem na pana stronie albo pana kłamstwa, albo pana niewiedzę, więc prosimy, zobaczymy. O pytanie. Momencie, już pytam. Mianowicie w latach szczęśliwie minionych panowie, za pana kadencji również jako radnego, doprowadziliście do tego, że Częstochowa nie ma żadnego wpływu na rozwój wodociągów częstochowskich. Czy mówił pan o brudnej kampanii, to albo pan dzisiaj rano kłamał pracowników wodociągów, krzycząc, że nie dopuści pan do prywatyzacji, bo wpływ prezydenta miasta Częstochowy dzięki panu decyzji jest żaden. W związku z tym obiecuje pan ludziom Falklandy niczym Zagłoba. Czy pan nie wiedział, czy pan po prostu wykorzystał niewiedzę? Zagłoba obiecywał Niderlandy, a nie Niderlandy, Falklandy. Tak, przepraszam. Za czasów imć Zagłoby nikt w Europie nie wiedział o istnieniu Falklandów. Panie inżynierze, panie prezesie, mówił pan o klasie, o kubłach pomyj. No i wie pan, gdybym nie był pewien tego, że mam dobry słuch, a mam bardzo dobry słuch, również słuch muzyczny, to pewnie nie wierzyłbym, że pan akurat te rzeczy mówi, no bo przecież ja z pańskich ust też wysłuchałem wielu, mówiąc tak najdelikatniej, cierpkich uwag. Nie będę tego mówił, nie będę mówił, ile kubów tych uwag na moją głowę zostało przez pana osobiście wylane, ale mam do pana słabość.
Nigdy w życiu w sprawach publicznych nie kłamałem i nie będę kłamał. Ja tylko zapewniłem pracowników, tych narażonych poprzez doniesienia, różnego rodzaju doniesienia medialne, ale nie tylko doniesienia medialne, poprzez różnego rodzaju dokumenty, które też się pojawiły w tym Facebooku, który pan z taką pasją ze swoim wnuczkiem odkrywa. Że takie zakusy po prostu były. Więc chcę powiedzieć, że jeżeli zostanę wybrany prezydentem, tak, to tutaj powiedziałem już mniej więcej godzinę temu, żadne przedsiębiorstwo nie zostanie sprywatyzowane. Nie ma takiej po prostu możliwości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz bym prosił krótkie... Rencistów trzeba słuchać. Niestety, szczęśliwy emeryt. Nie, ja już rozumiem, nie rencista. Niestety czas nas zobowiązuje do tego, że musimy podsumować naszą debatę. Niestety... Dziękujemy bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za. Dziękujemy bardzo. Niestety czas nas zobowiązuje do tego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytanie. Prosimy teraz. Ale pana Kaczyńskiego, pana Tuska tutaj nie ma. Jak zresztą zauważyliśmy. Więc bardzo prosimy o podsumowanie, 2-3-minutowe podsumowanie. Prosimy właśnie o 2-minutowe podsumowanie całej konkluzji debaty. No to żeby nie proszę o 2-3 minutki naprawdę. A my znamy pana Raczka. Szanowni Państwo, spotkamy się w Strasburgu. Szanowni Państwo, przede wszystkim... Nie ma, proszę bardzo, podsumowanie dzisiejszego spotkania pana Artura Wandrzuchocha, kandydata na prezydenta. Państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tę ponad godzinę już cierpliwości, za to, że Państwo tak licznie dzisiaj tutaj przybyli na to spotkanie z kandydatami na prezydenta. Przepraszam w imieniu mojego interlokutora, że się nie pojawił. Miejmy nadzieję, że zatrzymały go inne ważne sprawy. Szanowni Państwo, cóż, no, nie poruszyliśmy tutaj dzisiaj ważnych spraw, w tym przede wszystkim kwestii dotyczących rozwoju gospodarczego miasta, a w tej kampanii wyborczej na tym głównie się koncentrowaliśmy i ja osobiście się też na tym koncentrowałem. Mówiliśmy o wyższych uczelniach, ale nie powiedzieliśmy tutaj dzisiaj słowa o edukacji. Praktycznie niewiele zostało powiedziane zarówno o kulturze, jak i o sporcie. O polityce społecznej też wycinkowo. To są wszystko problemy, to są wszystko obszary, gdzie samorząd jest aktywny i które wymagają podjęcia natychmiastowych, radykalnych działań naprawczych, bo jest źle. I nie mówię tego tylko po to, żeby Państwa straszyć, w ogóle nie mówię po to, żeby straszyć, tylko po to, żebyśmy mieli pełną świadomość tego, jaki jest stan rzeczy. Możemy to zmienić wspólnie. Ale do tego potrzebna jest po prostu zmiana obecnej ekipy i prezydenta Częstochowy, który w moim przekonaniu bardzo, jakby to powiedzieć,
niefrasobliwie podchodzi do tych zagadnień. I na tym polega jego, z mojej strony, krytyka jego osoby. Nie krytykuję go jako człowieka, natomiast krytykuję go jako polityka, który przez 4 lata nie wykorzystał całego mnóstwa szans, które pojawiały się w tym mieście, nie podjął odpowiednich działań, nie wytyczył pewnej strategii i dzisiaj mamy do czynienia z tym, co mamy. Mój apel do Państwa jest taki, żeby 30 listopada pójść na wybory i żebyście Państwo wybrali tego kandydata, z którego programem się utożsamiacie, i tego kandydata, który zapewni w ciągu najbliższych 4 lat dynamiczny rozwój gospodarczy naszego miasta, a tym samym regionu. Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękujemy panu Arturowi Warzosze za udział w dzisiejszej debacie. Dziękujemy wszystkim Państwu i zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Prezydent Matyjaszczyk. No i zawsze tak się już przyjęło, że ponieważ Częstochowa jest liderem, prawda, największym miastem, w związku z tym zawsze ta zaszczytna rola przewodniczenia temu gremium przypada prezydentowi miasta Częstochowy. Tak było również za poprzedników pana Krzysztofa Matyjaszczyka. 4 lata temu pan Krzysztof Matyjaszczyk w sposób naturalny objął tę funkcję i z tego, co mi mówiono, ten klub przez 4 lata się ani razu nie spotkał. Jeżeli to jest prawda, to jest po prostu skandal. Więc proszę, co zrobić, żeby odbudować pozycję? Intensywnie pracować. Uważam, że rolą prezydenta Częstochowy, jeżeli my mamy takie w tej chwili negatywne, może nie negatywne, może źle powiedzieć, może nie ma pełnego zrozumienia naszych potrzeb ze strony władz administracyjnych, rządowych i samorządowych województwa śląskiego, to prezydent Częstochowy powinien mieć obowiązek codziennie rano wykonywać po prostu telefon do wojewody śląskiego, do marszałka województwa śląskiego i dopominać się o swoje racje, grozić, szantażować i robić wszystko, żeby przekonać ich, że jeżeli nie będą one zaspokajane w takim stopniu, jakim my oczekujemy jako region częstochowski, to po prostu podejmiemy intensywne działania zmierzające do tego, żeby wyjść z tego województwa. Jest taka możliwość, proszę Państwa. Pamiętajmy, ja to już mówiłem tutaj. Dziękuję bardzo. Ja mówiłem, proszę Państwa, już na tej sali, że podział administracyjny nie jest żadnym dogmatem. To nie jest nic trwałego. To nie jest coś, co należy traktować jako prawdę wiary. Nie, ten podział administracyjny można zmienić. Ale żeby zmienić, trzeba mieć atuty. Trzeba się po prostu starać, bo tego się nie robi codziennie. Nie można podziału administracyjnego na poziomie wojewódzkim, bo na poziomie gminnym zmienia się co roku. To moi studenci o tym wiedzą, bo im to niejednokrotnie na zajęciach mówiłem. Można wprowadzać korekty na mapie samorządowej gminnej, prawda, w podziale na gminy. Natomiast w przypadku województw już nie. To wymaga ustawy sejmowej i to wymaga głębokich zmian i również kosztów. Ale jeżeli będzie zasadne, jeżeli my udowodnimy, że jest zasadne utworzenie województwa częstochowskiego, przedstawimy odpowiednie atuty i swoje racje, to niewykluczone, że ono powstanie. Nie wiadomo w jakiej perspektywie, ale to już jest nasz interes, żeby ta perspektywa się skróciła. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź i prosimy o kolejne pytanie. No, nazywam się Janusz Sperka, urodziłem się w Częstochowie, mieszkam tutaj już 58 lat. I z głęboką troską patrzę na tą sytuację, jaka się tutaj z tą Częstochową dzieje, to znaczy stały i trwały upadek jej w ostatnich 25 latach. No tak, nie mamy nieszczęście, że jak do tej pory nie udało nam się, Częstochowa ma pecha, bo do gospodarzy, tak? Bo każdy gospodarz następny, czym ponastępował, był coraz gorszy. Aż doszliśmy do pana Matyjaszczyka dzisiaj, tak? I teraz sytuacja jest taka, mam takie pytanie, które chciałem zadać panu Matyjaszczykowi, niestety go nie ma, więc będę prosił o odpowiedź pana Warzochę. Ale w imieniu pana Matyjaszczyka, czy w swoim własnym? Proponuję w trybie prawnym i wyborczym.
Pytanie to już zadawałem panu Matyjaszczykowi w ratuszu, ale niestety uciekł mi od tego odpowiedzi. Zresztą była to jedna z nielicznych spotkań, debat, w których uczestniczył, bo tak na ogół nie uczestniczy, prawda, to wiem. Sytuacja jego prawna wygląda w tej chwili w ten sposób. Po tym nieszczęsnym wypadku, kiedy rozbił tam człowieka na tym rondzie i człowiek jest okaleczony, leży tam w gipsach, w bandażach, do tej pory cierpi mocno. I sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że dwa razy pan Matyjaszczyk nie stawił się na przesłuchanie prokuratora mimo wezwań. Przyszedł trzeci raz już w stanie takiego zagrożenia, że miał zagrożenie po prostu, że organy ścigania doprowadzą go siłą i na tym postępowaniu zgodził się przyjąć winę na siebie, czyli już jakby się de facto przyznał do tej winy. I teraz rola prokuratury jest taka, żeby skierować w związku z tym wniosek oskarżycielski do sądu karnego. Czyli rysuje nam się całkiem realnie taka możliwość, że gdyby pan Matyjaszczyk wygrał, no to może być taka sytuacja właśnie, że będziemy mieli albo prezydenta skazanego na prawomocny wyrok karny i będzie na przykład jego urzędowanie przeniesie się do jakiegoś więzienia, powiedzmy, albo też będzie miał wyrok w zawieszeniu. Pytanie jednak. Tak czy inaczej, no, sytuacja dla miasta na pewno będzie wywoływała określone skutki w zakresie zarządzania. I co pan na to, panie prezydencie? Ja nie wiem, jaka jest sytuacja prawna pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Ja się tym nie interesuję, przyznam się szczerze. Mało mnie to obchodzi. Nie analizuję tej sytuacji pana prezydenta. Każdemu, uważam, może przytrafić się wypadek samochodowy. Każdy może kogoś potrącić. Każdy może mieć zdarzenie drogowe. No cóż, ja współczuję przede wszystkim ofierze tego wypadku, bo ten pan mocno ucierpiał. I no, myślę, że gdyby pan Krzysztof Matyjaszczyk mógł uniknąć tego typu kolizji, to zrobiłby to na pewno. Inna rzecz jest w tym wszystkim bulwersująca. Mianowicie dla mnie bulwersująca, ja powiem tak, może nie tyle bulwersująca. Ja, jak państwo wiecie, byłem kiedyś wicewojewodą śląskim. Miałem do dyspozycji samochód służbowy, który odziedziczyłem po byłym wojewodzie z SLD, panu wojewodzie Jarzębskim. To był samochód marki Saab 95. Bardzo, jak na tamte czasy, porządny samochód wysokiej klasy. Drogi nawet, powiedziałbym. No cóż, przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, on już miał wtedy 2 lata. Ten samochód obsługiwało, prowadziło 2 kierowców, bo zgodnie z kodeksem pracy trzeba dochowywać czasu pracy kierowcy, a ci kierowcy mieszkali w Częstochowie i codziennie jeden bądź drugi jechał ze mną do Katowic. Jeździliśmy po województwie śląskim, jeździliśmy również do Warszawy, jeździliśmy w jakieś inne odległe zakątki naszego kraju, oczywiście wyłącznie w celach służbowych. I powiem państwu tak, ja bardzo lubię prowadzić samochód, uwielbiam jazdę samochodem. Nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby usiąść za kierownicą tego auta, ponieważ uważam, że to jest własność publiczna, nie moja, prywatna. Nigdy w życiu nie pojechałem tym samochodem załatwiać jakieś prywatne sprawy. Nigdy w życiu tego samochodu nie prowadziłem i uważam, jestem za tym, żeby takich zasad dotrzymywać, ponieważ za ten samochód zapłacił podatnik, za paliwo do tego samochodu płaci podatnik i za pracę kierowców też płaci podatnik. Tyle mam do powiedzenia o tej sprawie. Dziękujemy bardzo. Prosimy o kolejne pytanie, jednak żeby pytanie było już bardziej ustrukturyzowane i dotyczyło kandydata obecnego. Obiecuję, że będzie. Aleksandra Białek. 3 tygodnie temu pojawił się pan w programie Jana Pospieszalskiego Bliżej, w którym to programie został poruszony temat, przez który Częstochowa stała się w pewnym momencie na świeczniku w Polsce, mianowicie temat współfinansowania in vitro w mieście. Jako polityk prawicowy reprezentujący partię Prawo i Sprawiedliwość mam pytanie, co z tym tematem będzie, jeśli wygra pan wybory, to znaczy szczegółowo, czy współfinansowanie in vitro będzie dalej w Częstochowie kontynuowane, czy będzie pan lobbował jednak, ażeby zaprzestać temu procederowi. Dziękuję.
Czy każdy samorządowiec, dziękuję bardzo, ten, każdy samorządowiec ma, jeżeli w randze prezydenta miasta ma obowiązek jakby monitorowanie tego rodzaju inicjatyw czy działań podejmowanych za pieniądze również publiczne, więc przede wszystkim trzeba będzie po prostu to przeanalizować, jak ten program był realizowany, również zastanowić się nad jego skutecznością. Natomiast jako człowiek, również polityk, który wyznaje zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym określone zasady i państwo je doskonale znają, a jeżeli nie, to się domyślają. Ja nie jestem zwolennikiem dofinansowywania ze środków samorządowych tego programu. W ogóle uważam, że ze środków publicznych ten program nie powinien być dofinansowywany, tym bardziej, że cały czas ten program jest reklamowany jako program walki z bezpłodnością, co nie jest prawdą. Nie ma to nic wspólnego z leczeniem niepłodności. To jest po prostu zapłodnienie pozaustrojowe i tyle. Programem walki z bezpłodnością, czy nie wiem, może nie walki, tylko leczenia bezpłodności jest program na protechnologii, który również został wdrożony, przypomnę, w Częstochowie. Przypomnę, że to było z inicjatywy klubu, właśnie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zbierali podpisy wraz z innymi organizacjami społecznymi w mieście, wśród mieszkańców. Ten program uzyskał ich poparcie i został wniesiony jako projekt uchwały pod obrady Rady Miasta i został zaakceptowany. Ja z danych, które ja posiadam, z wiedzy, którą zdobywałem słuchając autorytetów w tej dziedzinie, to którzy porównywali skuteczność programu na protechnologii i in vitro, wynika, że program naprotechnologia jest o wiele bardziej skuteczna. To znaczy, jeżeli mierzy się poziom dzietności czy zajść w ciążę kobiet, to naprotechnologia jest po pierwsze dużo tańsza, praktycznie można powiedzieć, no, koszty są minimalne, leczy się, że tak powiem, obu partnerów, czyli parę, małżeństwo i przynosi większe skutki, no więc wybór jest jasny. Ja jestem oczywiście, mam swój światopogląd, jestem katolikiem, jest olbrzymi dylemat moralny, co dalej robić z, przepraszam za określenie, z tak zwanymi niewykorzystanymi zarodkami, które nie są wprowadzane do ustroju kobiety, do organizmu kobiety. No, znamy taki przypadek, prawda, sławny, już opisywany wielokrotnie, pewnej takiej ciężarówki, która jeździła po Polsce właśnie z takim, za przeproszeniem, ładunkiem od szpitala do szpitala i nie wiadomo było, co z tym zrobić. Ja na swoje sumienie takich rzeczy absolutnie nie jestem w stanie przyjąć. I prosimy o kolejne pytanie. Moje nazwisko Piotr Dyner, jestem rzecznikiem patentowym. W Częstochowie mieszkam od urodzenia. Zanim zadam pytanie, muszę pewne rzeczy powiedzieć, proszę państwa, a mianowicie załatwiam wiele spraw w Urzędzie Miasta od 30 lat, czy nawet od 40 mogę powiedzieć. I bardzo mi się nie podoba to, że w Urzędzie Miasta Częstochowy jest bałagan, nieznajomość prawa lub jego nieprzestrzeganie i to celowe. Mam tutaj szereg dokumentów ze sobą, gdyby ktoś chciał obejrzeć, udostępnię. Na to, co mówię. Proszę państwa, pierwsza sprawa jest taka, że pracownicy albo nie znają prawa, albo go celowo nie przestrzegają. To jest tragiczne. Dlatego, że my, mieszkańcy Częstochowy, idąc do urzędu, nie oczekujemy jakiegoś politycznego podejścia, tylko oczekujemy zwykłego załatwienia sprawy, zwykłej, zgodnie z obowiązującym prawem. Ja rozumiem, że pan, żeby zostać prezydentem, musiał startować albo w jakiejś partii, albo powiedzmy jako bezpartyjny, nieważne, ale w momencie, kiedy pan zostanie już prezydentem, to ja rozumiem w ten sposób, że pan po prostu bezwzględnie będzie przestrzegał prawa, to jest raz. Dwa, że no troszkę serca dla ludzi też będzie pan miał. I sercem troszkę też pan się będzie kierował, oprócz prawa i ekonomią w imieniu urzędu. I teraz o co chodzi? Kilka przykładów. Proszę państwa, wiele mieszkańców Częstochowy płaci niepotrzebnie podatek za garaże, które
stoją na wylewkach betonowych. Mianowicie, jeżeli jest przepis, który mówi, że jeżeli garaż stoi na wylewce betonowej i nie jest trwale związany z gruntem, to Wydział Finansowy Urzędu Miasta Częstochowy nie powinien od takiego garażu naliczać podatku. Ja osobiście spotkałem się z tym, że wręcz chciano mi ten podatek naliczyć. Złożyłem, w związku z tym wybroniłem się, ponieważ ja zamiast urzędnika Urzędu Miasta... Prosimy o pytanie jednak. Już zaraz, no muszę to powiedzieć, bo chyba, że kilka pytań po kolei. Więc po pierwsze, złożyłem skargę na naczelnika Wydziału Finansowego. I proszę Państwa, obecny prezydent skierował tą skargę do rozpatrzenia przez tegoż naczelnika. To jest naruszenie artykułu 232 KPA. I do dzisiaj ta skarga jest nierozpatrzona. Mam pytanie, czy kto dla kogo jest właściwie? My dla urzędu, czy urząd dla nas? I pierwsze pytanie mam takie, jaką politykę w ogóle chce Pan prowadzić w stosunku do takich petentów, zwykłych mieszkańców Częstochowy, którzy przyjdą coś załatwić? I jak Pan zagwarantuje to, że naczelnicy wydziałów, czy powiedzmy pracownicy tych wydziałów będą rzeczywiście przestrzegać prawa, jak Pan to będzie kontrolował? Dziękuję bardzo. No, użył Pan mojego ulubionego słowa, kontrola. W firmie, w której pracuję na co dzień, to jest oczywiście Najwyższa Izba Kontroli, w której w tej chwili jestem urlopowany na czas kampanii wyborczej, i jest takie powiedzenie, które no, nie powstało oczywiście tam, ono ma swoją długą historię i pochodzi z nieco innych ust, że najwyższym stopniem zaufania jest kontrola, prawda? Ale mówiąc poważnie, ja mogę się odnieść też do swoich doświadczeń jako wicewojewody śląskiego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby organ, który, czy przez, no organ, czy działający z upoważnienia, inaczej, urzędnik działający z upoważnienia danego organu rozpatrywał sprawę, która jego samego dotyczy. To jest w ogóle zasada nie do przyjęcia, niezdrowa. Nie ma takiej możliwości, żebym ja na przykład mógł tolerować coś takiego. Zresztą gdybym teoretyzuję, gdybym się na przykład znalazł w takiej sytuacji, dostrzegłbym taką sytuację, kontrolując jakąś instytucję, to natychmiast bym to zakwestionował i poddał wątpliwość, żeby nie powiedzieć, że nie nazwałbym tego nieprawidłowością, co ma już dużo cięższy kaliber, jeżeli chodzi o zarzut. W związku z tym to jest niemożliwe. No, jest zdrowa zasada. Ja panu powiem tak, że firma, znaczy instytucja, w której pracuję, czyli Najwyższa Izba Kontroli, generalnie przyjmuje taką zasadę, że my nie dotykamy się spraw, z którymi w jakimkolwiek wymiarze możemy mieć do czynienia. Ja nawet wtedy, kiedy gdzieś podejmuję jakieś działania, gdzieś mnie wysyłają na jakieś działania kontrolne i ja mam takie podejrzenia, czy na przykład wiem, że znam wójta, burmistrza, czy jakiegoś kierownika danej jednostki kontrolowanej, idę i dzielę się tą wiadomością z moimi przełożonymi i mówię, że stopień zażyłości mój może być potem kwestionowany, to znaczy wykorzystywany jako argument przeciwko moim działaniom. Często jest też tak, że sam proszę o wycofanie się z danego, że tak się wyrażę, odcinka pracy i przeniesienia mnie do gdzie indziej. Nie mogę po prostu być ani sędzią we własnej sprawie, ani też jeżeli padłby cień podejrzeń, że ja mogę w sposób jakiś faworyzujący kogoś właśnie potraktować, dopuścić do takiej sytuacji. Także taką zasadę wyznaję. Proszę Państwa, jak byłem tym właśnie wicewojewodą przez te dwa lata, rozpatrywałem różne skargi również na swoich urzędników. No i podchodzę do tego zupełnie chłodno, żeby nie powiedzieć na zimno. Jeżeli są argumenty, które przekonują mnie do tego, że nastąpiła pewna nieprawidłowość, to nawet jeżeli kogoś bardzo lubię osobiście i uważam, że jako urzędnik popełnił błąd, to mu to po prostu wytknę. A jak trzeba wyciągnąć jakieś konsekwencje, to w tym służbowe również są konsekwencje, były wyciągane. Taka jest zasada. Ja ślubowałem jako
jako urzędnik, jako pracownik NIK, bo przecież moje mianowanie mniej więcej na tym polega, że będę przestrzegał pewnych zasad i robię to, i robi się to w formie ślubowania. I nawet jeżeli przestanę na moment być pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli na czas pełnienia funkcji prezydenta Częstochowy, jeżeli oczywiście zostanę wybrany, to mogę Państwu złożyć taką deklarację, że roty tego ślubowania będę również przestrzegał. Dziękujemy bardzo i prosimy o ostatnie pytanie. Oj, to ja, może ja, bo ja już mam buławę, że tak powiem, mikrofon wzmacniający mój głos. Nazywam się Marek Dobrzański, ja nie pochodzę z Częstochowy, ale ożeniłem się z Częstochową i z Częstochowianką 50 lat temu. W związku z powyższym znam te problemy prawie tak, jakbym się w tym mieście i urodził. Utożsamiałem się od samego początku z Częstochową. Trochę pana przewodniczącego przepraszam, że przedługie wystąpienie, ale zakończę w moim mniemaniu i mieszkańców, których reprezentuję, problemem i zarazem również skierowanym pytaniem do pana Warzochy. Pan Warzocha już zna, bo uczestniczy w naszej dzielnicy parę razy, nawet zadeklarował się bezpośrednio pomoc. Dzisiejsze wystąpienie zainspirowało mnie debata przeprowadzona, dla Państwa informacji, może nie mieliście informacji, w telewizji NTL-u dzisiaj odbyła się telewizyjna debata właśnie pana Warzochy i pana Matejaszczyka. Czy ona się odbyła tydzień temu, a dzisiaj była być ale ja mówię, dla mnie to jest dzisiaj się odbyła. Dlaczego zainspirowała? Dlatego, że po prostu upewniłem się w moim spojrzeniu na ten problem, słysząc naszego w tej chwili nieobecnego pana prezydenta, że po prostu i prezydent nie słucha tego, z kim rozmawia. Pan Warzocha wypowiadał tam, prowadząca zadawała pytania, po prostu przeszkadzał, ale o nieobecnych nie będę mówił. Przedstawiam swój problem. Oczywiście właśnie z tego, że nie słucha, okazało się, że w Częstochowie spowodowane jest między innymi tym, że jest taka znieczulica społeczna. Częstochowianie nie chce za bardzo uczestniczyć w pracach społecznych, macha ręką, że to nic nie da. To pokazuje się po prostu nawet i w wynikach wyborów. O czym mówię? Jeden z filozofów przed wyborami trafnie powiedział, zapytany, co to jest demokracja, powiedział, że niestety u nas demokracji w kraju nie ma. W jego przekonaniu są rządy administracji, która w jej mniemaniu demokratycznie została wybrana. I to się zgadza. Staram się od wielu lat, ażeby sprawami samorządowymi, sprawami miasta rozpocząć debatę odnośnie już działających przecież w systemie demokratycznym tak zwanych rad dzielnic. Tu pytanie do pana Warzochy jako przyszłego ewentualnego prezydenta. Jak widzi pracę, współpracę rady dzielnicy, a więc wypracowywanie wszystkich rzeczy, które mają, dotyczą danej dzielnicy, z mieszkańcami tej dzielnicy. Ja mam przed sobą zbiór dokumentów, bo spodziewałem się, że pan prezydent będzie i chciałem mu pokazać dokumenty od jego początku działalności, od 2010 do 2014 roku. Pan prezydent nie słucha nas, mieszkańców i naszej rady dzielnicy. W związku z powyższym, w moim przekonaniu, to, co się chce zrobić w mieście, a dotyczy to rady dzielnicy, bez rady dzielnicy nie powinno się po prostu rozpoczynać. Wtedy ludzie zobaczą swoją aktywność, bo będą musieli coś wypracować i chętnie będą się utożsamiali z tym miastem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, że uczestniczę oczywiście w posiedzeniach, uczestniczyłem jako radny wojewódzki, no wcześniej jeszcze jako radny miasta.
w posiedzeniach rad dzielnic. To jest olbrzymie źródło, no, kopalnia informacji na temat tego, co naprawdę w mieście się dzieje, jakie są faktyczne bolączki mieszkańców, jakie są problemy związane z danymi dzielnicami, osiedlami, konkretnymi ulicami. Przypomnę Państwu, że Rady Dzielnic zostały powołane w naszym mieście już ponad chyba 20 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. To są jednostki pomocnicze, zgodnie z ustawą zresztą zostały powołane na bazie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. I skoro już zostały powołane jako jednostki pomocnicze, skoro udzielono im, delegowano na nie pewne uprawnienia, one są oczywiście ciałem doradczym Rady i skoro są tym ciałem doradczym, to powinno się tej rad dzielnic słuchać. No i mamy dzisiaj niestety do czynienia z taką sytuacją, że wnioski składane przez Rady Dzielnic, ja nie wiem w jakim procencie, ale gro z nich jest po prostu w ogóle nie brane pod uwagę. Nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć się w budżecie. Nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć się w jakimś długoletnim planie finansowym. I tymczasem są realizowane zupełnie inne, takie, o które nawet Rady Dzielnicy nie wnioskowały. Mamy zatem do czynienia z taką sytuacją, tak to można zinterpretować, że władza ogólnomiejska zachowuje się tak, jakby wiedziała lepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. Tak się składa, że ja często po radach dzielnic idę w te miejsca, które zostały opisane jako, powiedzmy, problematyczne, miejsca, gdzie występuje konkretna uciążliwość, kłopot, nie ma chodnika, nie ma drogi, jest źle wymierzone skrzyżowanie, brakuje, dajmy na to, sygnalizacji świetlnej, no, infrastruktura jest w stanie opłakanym. To są tego typu problemy wskazywane przez Rady Dzielnic. I powiem Państwu, że w 100% wszystko rzeczywistość potwierdza. To znaczy, że radni dzielnicowi, słuchając głosu mieszkańców, mówią prawdę. Jeżeli wnioskują do budżetu o konkretne zapisy, na przykład inwestycyjne w danej dzielnicy, to jest to prawdziwe, to wynika z autentycznych potrzeb. To są głównie problemy dotyczące infrastruktury drogowej, ale nie tylko, prawda, bo w przypadku Grabówki jest jeszcze jeden poważny, wielki problem, no dwa, wiem, ale no już nie będziemy tego szczegółowo omawiać, bo nie wszyscy wiedzą, są też studenci spoza Częstochowy, więc to może nie będzie dla nich. Dzisiaj jest modny budżet partycypacyjny. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko budżetowi partycypacyjnemu, bo jestem za pełną partycypacją mieszkańców, obywateli w kreowaniu budżetu i w realizacji tego budżetu. Ten budżet partycypacyjny jest na razie, powiedzmy, ma ten charakter taki pilotażowy, bo on został pierwszy raz wdrożony, ale już pomijam ten wątek. Ale proszę Państwa, trzeba się zastanowić nad tym, że co powinno być priorytetem. Jeżeli mamy Rady Dzielnic, to one powinny być w pełni upodmiotowione. One powinny być tym podstawowym ciałem doradczym, bo często może być tak w przypadku budżetu partycypacyjnego, że nagle okaże się, że w konkursie, w jakimś rankingu albo na drodze, prawda, zupełnie wolnego, arbitralnego wyboru, indywidualnego wyboru włodarza, będzie realizowany projekt, który niekoniecznie jest żywotny dla danej społeczności lokalnej. Więc Rady Dzielnic powinny być traktowane, mówiąc w skrócie, poważnie. Dziękuję. W związku z tym, że czas naprawdę nam się kończy, proszę o ostatnie, bardzo krótkie i zwięzłe pytanie, również o konkretną odpowiedź. A pan kandydat pewnie w innym terminie chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ryszard Raczek, jestem od 36 lat mieszkańcem Częstochowy. I chciałem panu kandydatowi pogratulować odpowiedzi na pytanie tutaj mojego sąsiada sprzed chwili dotyczące wypadku pana prezydenta, czym pan pokazał, że o dwie klasy przerasta pan koalicjantów, którzy przykleili się do pana po wylaniu hektolitrów pomyj na partię. Wiadomo, o czym mówię, pan na pewno to zrozumiał.
Czyli ta odpowiedź świadczy o tym, że tych koalicjantów przerasta pan o dwie klasy. A pytanie moje dotyczy takiej sprawy, mianowicie od kilku tygodni mój wnuczek nauczył mnie posługiwania się Facebookiem i dzisiaj rano z wielkim zażenowaniem przeczytałem na pana stronie albo pana kłamstwa, albo pana niewiedzę, więc prosimy zobaczymy. O pytanie. Momencie, już pytam. Mianowicie w latach szczęśliwie minionych panowie, za pana kadencji również jako radnego, doprowadziliście do tego, że Częstochowa nie ma żadnego wpływu na rozwój wodociągów częstochowskich. Czy mówił pan o brudnej kampanii, to albo pan dzisiaj rano kłamał pracowników wodociągów, krzycząc, że nie dopuści pan do prywatyzacji, bo wpływ prezydenta miasta Częstochowy dzięki panu decyzji jest żaden. W związku z tym obiecuje pan ludziom Falklandy niczym Zagłoba. Czy pan nie wiedział, czy pan po prostu wykorzystał niewiedzę? Zagłoba obiecywał Niderlandy, a nie Niderlandy, Falklandy. Tak, przepraszam. Za czasów imć Zagłoby nikt w Europie nie wiedział o istnieniu Falklandów. Panie inżynierze, panie prezesie, mówił pan o klasie, o kubłach pomyj. No i wie pan, gdybym nie był pewien tego, że mam dobry słuch, a mam bardzo dobry słuch, również słuch muzyczny, to pewnie nie wierzyłbym, że pan akurat te rzeczy mówi, no bo przecież ja z pańskich ust też wysłuchałem wielu, mówiąc tak najdelikatniej, cierpkich uwag. Nie będę tego mówił, nie będę mówił, ile kubów tych uwag na moją głowę zostało przez pana osobiście wylane, ale mam do pana słabość. Nigdy w życiu w sprawach publicznych nie kłamałem i nie będę kłamał. Ja tylko zapewniłem pracowników, tych narażonych poprzez doniesienia, różnego rodzaju doniesienia medialne, ale nie tylko doniesienia medialne, poprzez różnego rodzaju dokumenty, które też się pojawiły w tym Facebooku, który pan z taką pasją ze swoim wnuczkiem odkrywa. Że takie zakusy po prostu były. Więc chcę powiedzieć, że jeżeli zostanę wybrany prezydentem, tak, to tutaj powiedziałem już mniej więcej godzinę temu, żadne przedsiębiorstwo nie zostanie sprywatyzowane. Nie ma takiej po prostu możliwości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz bym prosił krótkie... Rencistę trzeba słuchać. Niestety, szczęśliwy emeryt. Nie, ja już rozumiem, nie rencista. Niestety, niestety czas nas zobowiązuje do tego, że musimy podsumować naszą debatę. Niestety. Dziękujemy bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za. Dziękujemy bardzo. Niestety czas nas zobowiązuje do tego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytanie. I prosimy teraz. Ale pana Kaczyńskiego, pana Tuska tutaj nie ma. Jak zresztą zauważyliśmy.
Więc bardzo prosimy o podsumowanie, 2-3-minutowe podsumowanie. Prosimy właśnie o 2-minutowe podsumowanie całej konkluzji debaty. No to może proszę o 2-3 minutki naprawdę. A my znamy pana Raczka. Szanowni Państwo, spotkamy się w Strasburgu. Szanowni Państwo, przede wszystkim... Bardzo podsumowanie dzisiejszego spotkania pana Artura Wandrzeszocha, kandydata na prezydenta. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tę ponad godzinę już cierpliwości, za to, że Państwo tak licznie dzisiaj tutaj przybyli na to spotkanie z kandydatami na prezydenta. Przepraszam w imieniu mojego interlokutora, że się nie pojawił. Miejmy nadzieję, że zatrzymały go inne ważne sprawy. Szanowni Państwo, cóż, no, nie poruszyliśmy tutaj dzisiaj ważnych spraw, w tym przede wszystkim kwestii dotyczących rozwoju gospodarczego miasta, a w tej kampanii wyborczej na tym głównie się koncentrowaliśmy i ja osobiście się też na tym koncentrowałem. Mówiliśmy o wyższych uczelniach, ale nie powiedzieliśmy tutaj dzisiaj słowa o edukacji. Praktycznie niewiele zostało powiedziane zarówno o kulturze, jak i o sporcie. O polityce społecznej też wycinkowo. To są wszystko problemy, to są wszystko obszary, gdzie samorząd jest aktywny i które wymagają podjęcia natychmiastowych, radykalnych działań naprawczych, bo jest źle. I nie mówię tego tylko po to, żeby Państwa straszyć, w ogóle nie mówię po to, żeby straszyć, tylko po to, żebyśmy mieli pełną świadomość tego, jaki jest stan rzeczy. Możemy to zmienić wspólnie. Ale do tego potrzebna jest po prostu zmiana obecnej ekipy i prezydenta Częstochowy, który w moim przekonaniu bardzo, jakby to powiedzieć, niefrasobliwie podchodzi do tych zagadnień. I na tym polega jego, z mojej strony, krytyka jego osoby. Nie krytykuję go jako człowieka, natomiast krytykuję go jako polityka, który przez 4 lata nie wykorzystał całego mnóstwa szans, które pojawiały się w tym mieście, nie podjął odpowiednich działań, nie wytyczył pewnej strategii i dzisiaj mamy do czynienia z tym, co mamy. Mój apel do Państwa jest taki, żeby 30 listopada pójść na wybory i żebyście Państwo wybrali tego kandydata, z którego programem się utożsamiacie i tego kandydata, który zapewni w ciągu najbliższych 4 lat dynamiczny rozwój gospodarczy naszego miasta, a tym samym regionu. Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękujemy panu Arturowi Warzosze za udział w dzisiejszej debacie. Dziękujemy wszystkim Państwu i zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.